trochę zmiana perspektywy, ale jakby kontynuowanie tego wątku wydatkowego. Dziwo i zaraz zobaczycie Państwo, że bardziej wydatkowego niż dochodowego, chociaż partnerstwo publiczno-prywatne łączy w sobie jedno i drugie, bo z jednej strony jest sposobem finansowania zadań publicznych i o tym mówi się najczęściej. Sposób ważny, dlatego że o ile w sektorze finansów publicznych pieniędzy jest za mało i szczerze mówiąc zawsze jest za mało, to akurat w sektorze finansów prywatnych pieniędzy jest dużo. Dużo, ale nie znaczy, że one są łatwe do wykorzystania, bo pozyskanie pieniędzy z sektora prywatnego kosztuje i zawsze trzeba pamiętać o tym, że trzeba zapłacić. Ale partnerstwo publiczno-prywatne jest również sposobem realizacji zadań publicznych. A więc jest nie tylko sposobem pozyskiwania pieniędzy, ale bardziej nawet sposobem ich wydatkowania. I chyba dzisiaj więcej chciałem powiedzieć o tej drugim elemencie, czyli o sposobie wydatkowania. Bo tak naprawdę, jak pokazują definicje takie międzynarodowe partnerstwa publiczno-prywatnego, to one pokazują, że celem jego jest wzrost efektywności, umiejętność wykorzystania przewag każdego sektora, czyli jednym słowem robienia tego w ten sposób, w czym my jesteśmy lepsi, my sektor publiczny, robi sektor publiczny, w czym lepszy jest sektor prywatny, robi sektor prywatny, każdy skupia się na tym, w czym ma przewagę konkurencyjną albo w czym ma większe doświadczenie. Taka polska definicja formalna mówi o tym, że partnerstwo publiczno-prywatne jest wspólną realizacją przedsięwzięcia, teraz bardzo wyraźnie to podkreślam, bo to jest mi potrzebne w dalszej części, między podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. A przedsięwzięciem jest tak naprawdę budowa, świadczenie usług albo wykonywanie jakiegoś dzieła, ale zawsze związane z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym. Tak naprawdę trochę innymi słowy, partnerstwo publiczno-prywatne zawsze jest związane z zarządzaniem majątkiem. Nie ma partnerstwa publiczno-prywatnego bez zarządzania majątkiem, a więc gdzie można stosować partnerstwo publiczno-prywatne? Tam, gdzie możemy poprawić sposób zarządzania majątkiem. No i teraz parę słów powiedzieć o tym, czy warto, czy nie warto. Warto, bo jest to bardziej efektywne. Na ile bardziej efektywne? Jeszcze dwa zdania o tym powiem. Warto dlatego, że można pozyskać inne środki, właśnie te środki prywatne do tego zarządzania majątkiem, więc nie tylko te pochodzące z budżetu, nie tylko te pochodzące wprost z obywateli, nie tylko te, które pochodzą z kredytu czy emisji obligacji, ale także te, które mogą pochodzić bezpośrednio z sektora prywatnego. Daje to szansę na szybszą realizację, na bardziej innowacyjną realizację zadań. Tak naprawdę również pozwala nam podnieść nasz ogląd wśród inwestorów. Jak to na dzisiaj wygląda w Polsce? Nie ma tych przedsięwzięć zbyt dużo. Tak jak patrzycie Państwo na ten wykres, mniej więcej 10 rocznie przybywa do bazy. Dużo, mało, pewnie wszyscy mówimy, że w tej chwili powinno tego być więcej. W jakich dziedzinach jest najwięcej tych przedsięwzięć PPP? Kwotowo to w gospodarce odpadami, ale ilościowo to 25 mamy w efektywności energetycznej, 24 w sporcie i turystyce, w infrastrukturze transportowej 24 i w infrastrukturze i w gospodarce wodno-kanalizacyjnej 22. A więc widać, że te typowo zadania samorządowe, no to tam trochę tego jest. Ten rynek się zmienia. Więcej w tej chwili pojawia się w rewitalizacji, a pojawia się nowa dziedzina, która wydaje się być bardzo popularna, gdzie pojawiają się placówki opiekuńcze i oświatowe. A więc tak naprawdę przedszkola, szkoły, dom opieki. To jest kolejna dziedzina, gdzie pojawia się dużo przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego, a więc znowuż typowo samorządowe przedsięwzięcia. No i to od razu widać. Kto w związku z tym realizuje partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce? Samorządy, gminy miejskie, gminy wiejskie, wcale nie tylko największe miasta. Na to chciałem bardzo wyraźnie zwrócić uwagę, że także miasta małe i średnie realizują przedsięwzięcia. Czasami możecie Państwo usłyszeć, szczególnie ze sfer bankowych albo dużych graczy na rynku, że prawdziwe PPP jest wtedy, kiedy no kosztuje co najmniej 50, no 20 milionów euro, powiedzmy 100 milionów złotych, 100-200 milionów złotych.
Tylko tyle, że to nieprawda. Najwięcej przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego jest poniżej 5 milionów złotych. 80% wszystkich przedsięwzięć jest poniżej 100 milionów złotych. Tylko 20% przedsięwzięć jest powyżej 100 milionów złotych. A więc dominują te rzeczy małe. No ale proszę Państwa, jeżeli miałyby to robić gminy wiejskie, no to przecież nie będą robić przedsięwzięć powyżej 100 milionów złotych. Jeżeli mówimy, że to są przedsięwzięcia w sporcie i rekreacji, w turystyce, w oświacie, no to nie są to przedsięwzięcia powyżej 100 milionów złotych. To są przedsięwzięcia małe albo średnie. I one dominują w tej chwili na rynku polskim. Możecie Państwo zobaczyć takich 10 przedsięwzięć, które były realizowane, czy rozpoczęła się ich realizacja w ostatnim roku. Wszystkie one są samorządowe, więc to też pokazuje. A ja oczywiście poza tą listą, ponieważ jesteśmy w Zgierzu, to muszę powiedzieć o jednym przedsięwzięciu w Zgierzu, bo byłoby źle, gdybym tego nie zrobił. Tym bardziej, że ono jest i jednym z ciekawszych przedsięwzięć, i bardziej efektywnych, ponieważ to jest termorenowacja placówek głównie oświatowych, obiektów użyteczności publicznej, ponad 20, więc widać, że skala już jest taka, że na pewno ją widać w mieście, więc to jest nie tylko kwestia tego, że pozwoli to zaoszczędzić środki, ale także zmienić wygląd tych obiektów, podnieść jakość świadczonych przez te obiekty usług, więc tak naprawdę pokazuje, że można. To, co jest jeszcze bardzo ważne w Zgierzu i co odpowiada często na wątpliwości, które się pojawiają przy partnerstwie publiczno-prywatnym. W Zgierzu partnerstwo publiczno-prywatne wykorzystuje środki unijne. A więc można połączyć trzy źródła finansowania. Własne środki. Najczęściej to są te środki przeznaczone na przygotowanie projektu. Środki unijne i środki partnera prywatnego, które gwarantują wkład własny. Mamy w tym momencie idealne rozwiązanie, gdzie my ponosimy nakład na przygotowanie, a dotacja unijna i środki partnera prywatnego tak naprawdę pozwalają nam realizować przedsięwzięcie. W przypadku efektywności energetycznej jest ono tak naprawdę finansowane z oszczędności, za które odpowiedzialność ponosi partner prywatny, gwarantuje, że je osiągnie, więc tak naprawdę gwarantuje, że będzie miał wynagrodzenie. I jeśli nie osiągnie, no to jego wynagrodzenie będzie oczywiście odpowiednio mniejsze. I o tym warto powiedzieć, a naprawdę przykład ze Zgierza jest jednym z przykładów bardziej interesujących. I wrócę, dlaczego warto. Po pierwsze, to jest bardziej efektywne. Tu są takie przemyślenia, które wynikają z europejskich sprawozdań finansowych, dlaczego na poziomie europejskim warto realizować PPP. Dokładnie to samo jest w Polsce. I te badania europejskie pokazują, że w Europie 17% oszczędności uzyskuje się dzięki realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego. Mimo, że trzeba zapłacić zysk partnera i że często droższy jest kredyt w przypadku finansowania prywatnego. Ale mimo tego transfer ryzyka, większe doświadczenie, lepsze zarządzanie kosztami, większa innowacyjność, lepsze pilnowanie przedsięwzięcia daje w sumie 17% oszczędności. Ktoś powie, że to mało, ale skarbnik, jak mu to powiedzieć, że miałbym 17% oszczędności na przykład w oświacie, powie, że to dużo. I z czego to wynika? Między innymi z tego, że bardzo rzadko, 3 razy rzadziej zdarza się przekroczenie terminu realizacji, 3 razy rzadziej w partnerstwie publiczno-prywatnym zdarza się przekroczenie kosztów realizacji zadań. Więc nie pozostaje tak naprawdę nic innego, jak zachęcać samorządy do tego, żeby w tych trudnych, niestabilnych czasach sięgały do partnerstwa publiczno-prywatnego. Jeszcze z jednego powodu. Partnerstwo publiczno-prywatne powoduje stabilizację. Nie da się zrobić partnerstwa publiczno-prywatnego, jeśli się nie zaplanuje całego przedsięwzięcia w perspektywie co najmniej kilku, a najlepiej kilkunastu albo kilkudziesięciu lat. No i kolejny element, który mówi o tym, że stabilizacja w finansach samorządowych jest jednym z najważniejszych elementów.